Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego Słowaka. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku quizu. Ale też kolejny jest. Kolejny, drugi quiz. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj jest tak zwany, jak mawiają Amerykanie, crossover epizod, ponieważ spotyka się Liga Minus z Ligą Plus Ekstra, a przedstawicielem Ligi Plus Ekstra jest Bartosz Gleń. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór, znaczy cześć. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Pytanie jest do ciebie. Czy twoim zdaniem ja byłbym lepszy w Lidze Plus Ekstra, czy ty byłbyś lepszy w Lidze Minus? Myślę, że ty byłbyś lepszy w Lidze Plus Ekstra. Dziękuję. Bo jesteś, ja myślę na odwrót. Zwierzakiem telewizyjnym. Dziękuję. A ja ciągle dojrzewam. Teraz mi się miło zrobiło. Rocky, weź mi zwyzywaj, bo mi za miło jest. Dlaczego zrobiłeś quiz o Premier League i Grzyba, gdy mnie nie było? To są ja nie zrobiłem. To są dwie z siedmiu moich ulubionych rzeczy. Ja nie zrobiłem. O Grzybach ty zrobiłeś. A o Grzybach ja zrobiłem. Ale Premier League to nie jest. Paweł chciał, żebym ja coś wygrał w końcu, wiesz. To jest skandal. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Czy ty, Bartku, oglądasz jakiś quiz? Bo wiesz, o co chodzi tutaj? Nie miałem jeszcze tej przyjemności. Ja też nie wiem, o co chodzi. Ale czuję się dobrze. Myślałem, że będę zachukany, ale czuję się całkiem dobrze. Bo byliśmy razem kiedyś, nie wiem, pierwszy raz jesteśmy chyba w studiu razem, nie? Nie, chyba, a nie graliśmy pod napięciem? Pod napięciem, no myśmy wszystkich ogrywali, już nie pamiętam kogo. Nie, czekaj. Ja z Wichniarem z wami wygrałem. Tak, ja też byłem w parze z jakimś dobrym graczem. Taki sparing było blisko. Ja też z wami wygrałem, tylko w grupie. Ale my byliśmy tutaj po ciężkich treningach, także to się nie liczy. Natomiast zmierzam do tego, że jeśli pamiętasz quiz pod napięciem, to jest inny quiz. Tutaj nie ma znaczenia wiedza za bardzo. To raczej wygrywasz, jak nie wiesz. Bardzo chętnie się z tym zmierzę. I bardzo dobrze, bo dzisiaj... W ogóle tak mam taką refleksję, że każdy z was jest trochę z telewizji, oprócz mnie oczywiście, no nic dziwnego. Tutaj mam przedstawiciela Viaplay. No bywam, tak, przechodzę czasami obok mikrofonu, a że mam donośny głos, to coś się złapie. Czyli nikt nie jest w telewizji? Na szczęście, bo to jest straszny program. Naprawdę, w telewizji to jest jak szkło kontaktowe, że szkło kontaktowe nie jest za bardzo śmieszne, prawda? Zależy, kto tam siedzi. Tak. Ale od składu, tak. W telewizji jest tak, kurwa, nieśmieszne, że to jest niepojęte. Jest Kanal Plus, jest Eleven i Kanal Plus też trochę. No tak. Bywasz. Gościnnie. Człowiek gościnnie. No bo Groki to jest gość. No. Tylko ja jeszcze nie byłem w telewizji. No i widzicie, jak to jest. Nie, no w stanie futbolu kiedy raz byłeś. To jest TVP, jesteś w stanie TVP. O, tak. Yeah. Paweł Paczul, TVP. Największa antena. Brawo. Paweł, powiedz o tym, że mamy dobry rząd, wybitnych fachowców. Gospodarka idzie do przodu, a ludziom co się żyje? I tu masz się teraz, czy nie wstydź ci wspierać reżimu? Powiem tak. Podnieśli mi czynsz ostatnio, ale włączyłem wiadomości i mówią, że jest zajebiście, więc ja się nie martwię. No i można tak żyć. I w związku z tym, że dzisiaj jest tylu przedstawicieli telewizji, zrobimy sobie, panowie, quiz o telewizjach sportowych. Ulala. Wielki quiz o telewizjach sportowych. Za tańc. To będzie poważne. Coś miałem powiedzieć. A, i co więcej, jako że jak co tydzień partnerem tego quizu jest KFC, to tym razem do wygrania jest nagroda od KFC, kubełek pełen wrażeń. Pełen wrażeń? Tak. To ciekawe, bo zazwyczaj jedzenie tam jest. No, ale to są właśnie wrażenia jedzeniowe, takie momenty, jak u Amaro, rozumiesz?
Chwytaj dzień. Warto się starać. Zobaczmy kategorię i ja jeszcze będę... Przedstawiłem wszystkich, nie? Tak. Tak. Ale możesz jeszcze raz, jak chcesz. Biela, Gleni, Ania Krakoszewska. Tak naprawdę tylko Bartka przedstawiłeś, a potem tak się rozanieliłeś, kiedy ci... Tak, już odpłynąłeś. Już cię nie ma. Zobaczmy, dajcie jeszcze kategorię na fulę, bo ja nie pamiętam, co ja tam wymyśliłem. Kanal Plus, Osąd Bohatera, Polsat Sport Vendetta, Zapomniani Komentatorzy, Stacje Sportowe Świętej Pamięci, Jeden na Jeden, Rebusy, Redaktorskie Wpadki, Czyje to Czoło. I teraz tak, Jeden na Jeden to jest kategoria, kiedy wiadomo, osoba wyznaczająca mierzy się, jest ją już od początku w ogóle, bo Bartek nie zna. Słuchaj, to jest tak, 4 osoby grają, ja prowadzę. Myślałem, że jak powiedziałeś od początku, to powiesz, wiesz co, była kiedyś pandemia, nie było ekstraklasy, a musieliśmy robić program, wymyśliliśmy quiz wtedy. Tak, i jak ty wyznaczasz i bierzesz na siebie, to możesz dostać punkt za dobrą odpowiedź, ale też stracić za złą. A jak kogoś wyznaczysz, albo ty będziesz wyznaczony przez kogoś, to tylko możesz utrzymać swoje punkty. Jak w 1 z 10. A powiedz mi, jest karta Boniek? I są dwie karty Boniek. Krzyczysz Boniek? Mhm. To znaczy, że taka karta wiem lepiej, nie? No i ktoś ma pytanie i tak się zastanawia. Ty krzyczysz Boniek, ale jeszcze nie odpowiadasz na to pytanie. Jeśli ta osoba odpowie źle, to przyjmujesz to pytanie i masz szansę na punkt. Ale jeśli odpowie dobrze, to tracisz punkt. Więc można blefować, jak w pokerze. Ja nie wiem, czy się w tym połapię. Nie ma problemu, zasad, tak? Też, więc spokojnie. Okay. No nie trzeba znać zasad. I karty Boniek można użyć, każdy ma 2 razy na prowadzenie. 2 strzały takie? Tak. Bo 8 Boniek to i tak jest dużo. Jeszcze 1 Boniek to już jest sporo. A 8 to już w ogóle. Bo 8 Boniek to byśmy byli mistrzami świata 8 razy z rzędu. Tak. Też pokłóciliby się w drodze na boisko, no jak? Ale zawsze z kłótni wynika coś konstruktywnego. Co chciałem? Kategoria rebusy jest dla wszystkich. Jeden na jeden jest, że walczysz z kimś. Jako, że jesteś gościem specjalnym, to wyznaczasz jako pierwszy. Pokażcie ten plan taki, o, taki obszerny, żebyś wiedział... Chciałem, żeby pokazali, co tam jest, ale... O, tak. I tak lepiej niż ostatnio. Wiesz, co było ostatnio? Nie. Pokażę ci potem, bo to jest niestosowne. Także bardzo. Ale nie na sobie. Co? Pokażesz mi zdjęcie, nie? Tak, nie na sobie, bo musiałbym się rozebrać. Nie, diagnozę lekarza pokażę. No, Bartek, dawaj. Czyli zaczynam, tak? Tak, kategoria i na kogo wskazuje. Dobrze, to ja poproszę Polsat Sport Vendetta i na Rokiego. Zameldował się. Od razu. W którym roku założono dom mody Gucci? W 35, w 24, w 21, w 50. Tam Gucci sruci. Co to za pytanie w ogóle? Byłem na filmie Gucci. Mógł inaczej się nazywać ten film. Grała tam Lady Gaga. I generalnie ten film był o tyle bez sensu, jeśli komuś zaspoileruję, to przepraszam, że była tam akcja przez, nie wiem, 3 godziny. A potem najważniejsze, co dotyczyło tego filmu, to już dali w napisach, że tam co się stało po... dlatego... tylko czy to było przed wojną, czy to było po wojnie? A ona tam śpiewała Rocky, czy grała tylko? Grała. Grała, dobrze. Ale śpiewać też mogła. Nie był musical. Ale był taki film, że ona śpiewała i grała. Z Bradleyem Cooperem. Ona łączy to. Tak. Strasznie nie lubi musicali. A to nie był musical. No ja wiem, ale tak ogólnie, taka ogólna refleksja. To prawda. Nie wiem, czy powstał jakiś dobry musical kiedyś. Oprócz Kocha i Tańcz. Mamma Mia. Wrażliwość trzeba mieć chyba na musical. Tak. Sobie nie no, Mamma Mia była niezła. Nie, Wojtek? No sama nazwa wskazuje, tak? Mamma Mia. Słabego filmu nie mogę tak nazwać. Ten poleciał za kolegę i zginął. Ale pewnie, nie wiem, kto widział Her poza mną. Jeszcze nie. B, 1924. Aj, źle, 1921. Aj. Ale blisko. Tak, blisko. A, bo to stówka była niedawno. Widzę, że ty ubierasz się w poważnie. Na stulecie film zrobili, no. Tak. Piłkarze często sięgają. No, Bartek po prostu obchodził w stulecie. Ale to widzisz, trzeba było użyć karty Boniek. Boniek by na pewno wiedział. To Gucci, no to wiesz. Do Florencji właśnie założony. Traci punkt, Roki i wyznacza Bartek dalej. Dobrze, poproszę w takim razie rebusy. To dla wszystkich. Tak. Piela? Tak.
Tak jest! O. Wojtek Piela. Jasne. Ponieważ gratuluję Wyszczak. Tak, w kategorii rebusy będą najlepsi polscy komentatorzy. I ojej, nie, no to już... Skala trudności rośnie z każdym rebusem. No, ja niestety nie mam pieniędzy, żeby ci zapłacić w tym momencie, ale dziękuję. Wojtek, no ja bym poczekał, w jakim momencie go nie umieścił, bo to może być różnie. Wojtek, dobrym słowem nakarmisz Pawła. Tak, tak. Jeszcze w sumie trzeba poczekać na to, kto tam będzie dalej, bo to wszystko zależy. Ale... może się pośpieszyłem z tymi najlepszymi. Ale no, przynajmniej mam punkt. To tak. Przejmuję przyzwyczajoną pałę. Tak. To już jest dużo. Teraz ja i zapomniani komentatorzy dla Mateusza Jeniaka, proszę. Okej. Okay. To został uznany za zapomnianego komentatora, proszę. Redaktor z redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Co złego jest w tym, że lubię wysokie? Który redaktor lubi wysokie? O Jezu. Pamiętam to zdjęcie, ale nie za cholernie pamiętam. Pamiętasz to zdjęcie? Tak, bo no... To jest piłka nożna? To z piłki nożnej? Tak, piłki nożnej, to latało po Twitterze, wiesz, okay. Gdzieś ten profil 20 lat PN. Czasami świetne rzeczy tam. Ale czasami. Szczerze mówiąc... Tu widzę podobieństwo do Michaela Schumachera, ale to nie jest Michael Schumacher. To nie jest Michael Schumacher. Ralf też, nie? Też nie. Trochę też jak członek rodziny Gucci. Boniek! I czekam, tak? Tak. Patrz, znowu. Ralf Schumacher. No, no, nie, nie mam moim zdaniem to jest Jacek Jońca. To jest Jacek Jońca. No. Legendarny ekspert tenisa. On kiedyś był w sprawie dla reportera. Tak? Tak, ale nie pamiętam w jakim charakterze. No, kiedyś był nawet jednym z bohaterów drugiego planu książki biografii Tymona Tymańskiego. W sensie, że się znali jak byli młodzi i palili coś tam, czy używali czegoś. Polecam bardzo serdecznie. Nie spodziewałem się Jacka Jący w tej książce. Ja też nie. To szalenie interesujące. Jeśli to był Jacek Jący. Zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja. Bo to mógł być też Tomasz Jasina. Ja często mylę Tomasza Jasina z Jackiem. O. Będzie poruszony ten problem. Piękne te fotografie, jak zawsze. Tak jest. Piękne zdjęcia wybrali nam. Zbierzmowania. Moje z chrztu. Bo ja długo byłem buntownikiem i musiałem urosnąć, żeby się ochrzcić, bo... Troszkę Wojtek odleciał. Wojtek to jest znany antyklerykał. Jestem przeciwny Kościołowi zawsze byłem. Wyznaczysz. Chyba, że Rodrigo Borgia. No tak, to wiadomo. Dobra, no to weźmy... Może, żeby tutaj troszeczkę pobudzić naszego special VIP guest honorary and military. Jeden na jeden z Bartkiem Gleniem. Proszę bardzo, jeden na jeden z Bartkiem Gleniem. No słuchaj, będziemy się... Pojedynek na ekipę TVP na Mundial 2014. Komentatorzy, eksperci i reporter. Bo jeden był, tak? Bo był jeden. Kurde, to będzie karta as. Kto zgadnie tego reportera, to już może... A ja wiem, kto był reporterem. No, ty wiesz, ale ty nie możesz powiedzieć Boniek. Ja chcę, ale ja chcę. Zaczynasz ty, masz więcej punktów. Jacek Jońca. Uff, już mam z głowy. To bedna odpowiedź. Jak nie? No nie było. Jak nie było? No nie było. Naprawdę? Bo ale to o wyjechanych chodzi. Była taka przypowieść o Dedalu i Ikarze, słyszałeś? Ale to mam jedną mogę się pomylić, tak? No to Jezus. Mam nadzieję, że moje źródło mnie nie oszukało, ale... Moim zdaniem był, no ale dobrze. Ale właśnie nie będę... Paweł, ty jesteś mądrzejszy, no twoje zdanie zróżnisz. Dariusz Szpakowski. Dobrze. Teraz już uciekam bezpiecznie. Jacek Laskowski. Tak jest. I zaczynają się schody. Andrzej Juskowiak. Ale na zmianę. A, dobra. A był Juskowiak czy nie? Nie mogę ci powiedzieć. No ale to uznajesz, że Bartkowicz? Ale... Nie, bo ja teraz nie wiem, co z tym Juskowakiem zrobić. Ale możesz go pożyczyć. Ale nie, bo ja Bartek powiedział Jacek Laskowski. To jest jego odpowiedź. A tego Juskowiaka uznajemy, że Juskowiak nie było. Juskowiak tak sobie powiedział, o. A, właśnie. Wpadł mu do głowy Andrzej Juskowiak. Nikt nie słyszał. Tak zwanym boczkiem. Dobra, moim zdaniem Grzegorz Mielcarski. Bo moim zdaniem komentował ten mecz, jak była Argentyna, tam co Maradona, mówił Szpakowski, tam w końcu już ten Mielcar chyba tam, co ty z tym Maradonem? cholera jasna. Krótka ta pamięć. No dobra, niech będzie Michał Zawadzki. Nie. Ale masz się poprawić teraz, tak? Tak, masz jeszcze jedną szansę. Juskowiaka można powiedzieć, jednak. Że Juskowiak nie istnieje. To powiedziane po raz ostatni przez jakiegokolwiek dziennikarza. Andrzej Juskowiak to hologram jak Janusz Kowalski. Mateusz Borek nie, bo to był Polsat jeszcze wtedy chyba. Bo to chyba wzięłeś pod uwagę tylko to wyjazdową ekipę, tak? Szymon Borczuch. Nie.
artykuł, tam chyba sportowe fakty. Mecze przegrywasz, Bartek, niestety, i Wojtek dostaje 2 punkty, życie, a ty tracisz 1. Mecze Mistrzostw Świata będą komentować Dariusz Pakowski, Jacek Laskowski, Maciej Iwański i Tomasz Jasina. Ale to poczekaj, to 4 komentatorów było tylko na całym mundial? Tak, tak, tak. Tak, Polski nie było przecież. Tak, no, powiedział Michał Zawadzki, a rzeczywiście. A w rolę współkomentujących wcielać się będą Grzegorz Mielcarski, Marcin Żewłakow, Rafał Ulatowski, o, Kamil Kosowski, natomiast reporterem był... Robert Elgendi. Robert Elgendi. Say what? Nie, moim zdaniem to jest tak, że ty wziąłeś tylko tę ekipę, która poleciała do Brazylii, a druga część ekipy pracowała z Polski. Bo to wyjazdowa była, tak. No. To zaznaczył Paweł, że w delegacji. Pytanie chyba było o wyjazdowe. Okej. Okay. No dobra. Czyli ja wyznaczam dalej. No Jacek Jońca, to jego biografia jest w dziupli, tak? tak, wyznaczasz. Czyje to czoło dla Rokiego? Czyje to czoło, zgadujemy czoła komentatorów. Jacek raz... nie mogę. Znaczy, wiecie, problem jest taki, że od niedawno trafiłem na jakiś archiwalny quiz i była podobna kategoria i tam były bochny chleba często zamiast z czoła. I nie wiem, to raczej nie jest bochny chleba. Może taki mało wypieczony ten bochen. No. Czyje to czoło? Pierwsze skojarzenie Andrzej Strejlał, ale on ma te jeszcze... Smarszczki. Nie. Nie ma? Nie. Dobra, nieważne. Mówisz Bartek Żelazkowski, tak? No to masz Bońkiem zagrać. Nie wiem, mam złe skojarzenia teraz, jak tak patrzę, to nagrobek mi się skojarzył. To jest nagrobek. Dobra, to jak radny, Jacek Laskowski. Nie. A mogę spróbować tak strzelić prywatnie? Tak, prywatnie. Tomasz Zimoch? Nie. Jest to... Wojciech Jagoda. Aj! No to kumpla z pracy czoła nie chciałem zna. Rzec, ale nie miałem śmiałości. Tam. No już nie ma się okazji rzec. Już przepadł. Trzeba Wojciech być Jagoda. Śmiałym, trzeba być agresywnym. No, trzeba być jak Wojtek Jagoda w komentarzu. Tak jest bezkompromisowy. Wyznaczasz. Barwnym. Ja dalej wyznaczam, tak? Tak. Dobrze. To kanał plus osąd bohatera dla Bartka Glenia. Zobaczymy jak. Proszę bardzo. Na ile miesięcy więzienia w zawieszeniu został skazany Wilczelas? Sęk tym, że mnie wtedy nie było. No, nie było ci wtedy? Nie było mnie to wtedy. To możesz się pomylić o miesiąc. Jeszcze takim chyba byłem, no nie małym ludzikiem, bo ja zawsze byłem wysoki, ale takim jeszcze raczkującym komentatorem. Ach, niech będzie 12 miesięcy. Nie, 16. A o ile mogłem się pomylić? O miesiąc. A, kurczę. Długo. No te widełki mogłeś... Ale w zawieszeniu. No, ale i tak. Ale kilkanaście, no. Może prawda, być. Prawda. Moralny punkt jest z tobą. Naciągamy. Myślę, że Bartek wygrał nasze serca. To jest ważniejsze niż punkt. W górę serca. No, oczywiście. W górę serca. W górę woda. Tak, chcę. No i o. Wasze zdrowie również teraz pijcie z nami. Wyznaczam? Tak jest. To redaktorskie wpadki dla Mateusza Jeniaka. Redaktorskie wpadki i teraz jest, to jest kategoria audio, także posłuchajmy. Na koniec tego wydania wiadomości rozwiązanie pewnej zagadki. Wiadomo już, co w finale mundialu włoski piłkarz Marco Materazzi powiedział Francuzowi Zinedanowi. I zobaczmy planszę. Kto miał problem z nazwiskiem łusego Francuza? Boniek. Już nie będę miał później, tak? Nie będziesz. Wojtek, ty strasznie dużo oglądałeś mediów. Po prostu... Maciej Orłoś? Żyłem mediami. Maciej Orłoś? Krzysztof Ziemiec. Tak jest. Legenda. Krzysztof. Legenda. Nie, Maćka po głosie poznał. Właśnie, ja to jest jednak bardzo charakterystyczne. Zinedon. Nie, że się mądrze po prostu. Wojtek, widzę, że bardzo zależy na kubełku i bardzo dobrze. Zobaczmy punktację, na ile odjechałeś. Widać. O Jezus! Ale to wiesz, to inna prędkość. Są zawsze takie drużyny w ligach, które małysz, zaczynają. Małysz potem... Willingen. A jak Wojtek zjesz i odwrócisz ten kubełek, to jako hełm możesz wykorzystać. No. I albo mogę go potem zabrać, pójść do KFC i sobie wlać dolewkę. Dla przykładu. To wiesz. I potem będę nie, dolewka jest do kubka, Wojtek. Roki, wszystko ograniczenia są w naszych głowach. Nie. Wojtek, ale rzeczywiście za szeroko szedłeś tutaj, Roki, fajnie się odezwa. No ja wiem, ja po prostu zachwycony jestem grą skrzydłowych Widzewa i
Jestem bardzo A my na przykład środkowych pomocników. Każdy się zna czym innym, Wojtek. No. Natomiast teraz macie szansę, bo już skończyły się bońki, także będzie łatwiej. Dobrze. No weź to... na siebie. Weź tylko na u nas, siebie. Boniek się skończył. Tak. Tytuł pójdę, no. Stacje sportowe świętej pamięci dla Mateusza Rokuszewskiego. Proszę bardzo. Ty gruba świnio, jeszcze raz coś napiszesz o mnie albo o mojej rodzinie, to sobie porozmawiamy. Dedykację od kogo na antenie Orange Sport przytoczył Paweł Zarzeczny. A to wszystko się dostało, bo wyjeżdżasz ze. Ty musisz być w świetle. A to było z książki Pawła, czy? Tak. Ty gruba. Kamil Grosicki. Tak. Tak jest. Kamil Grosicki. Bardzo ładna taka dedykacja. Od serca. Świerzbił cię Boniek, nie? Nie, właśnie nie, bo ja cię bardzo lubisz. Ale ty już nie masz. No ja wiem. Ale dzisiaj by tak Grosik nie powiedział. Nie? Wysublimowany już. Już okrzesany, tak. Już inny format jest. No kiedyś były przygody z Kamilem Grosickim. Jest pewien tekst na weszu, który nam ludzie wyciągają. I było zdjęcie Kamila Grosickiego i chyba tytuł Patrzcie o to idiota. Jeden z bardziej takich poetyckich historii naszego portalu. O co wtedy chodziło? Nie wiem. Chyba o to, że podpisał kontrakt ze Sionem nie czytając go. To chyba albo rozwiązanie umowy. Albo rozwiązaniem, coś takiego, no. Rozwiązanie umowy. Tak, bo tam chyba tak było. Że po szwajcarsku dalej, czy tam... A, i tam było, że jakiś tam pieniędzy się wyrzekł i nie wiedział. To... Kurczę. Trzeba by było Wojtka dojechać. I się zastanawiam, czy nie dać mu kategorii czyje to czoło, ale on może znać czoła. Nie, ja nie znam. Ja nie przyglądam się czołom redaktorów sportowych. Chociaż poczekaj, Paweł Bartek. Nie obserwuję tego. Może damy mu osąd bohatera. Proszę bardzo. Osąd bohatera Kanal Plus. Tak. Nie mam szans. Zapłacili jak za słoneczniki Van Gogha, a w zamian dostali kalendarz z Rembu, wózki widłowe zawsze na czasie. O kim tak powiedział Andrzej Twarowski? Moim zdaniem to jest Stuart Downing. To jest Stuart Downing. Tak. To jest niesamowity. Nie do zajebania, tak zwany. To było jak do Liverpoolu przyszedł kiedyś za 20 milionów, więc... Z tego nie można wiedzieć. Nieprawdopodobne. No. To akurat trafiłeś... A nawet więcej kosztował, 20 milionów? No ale to było w 2011 roku, to wtedy 20 milionów. On był strasznie słaby. On nie miał gola ani asysty chyba w ogóle w lidze w tym sezonie, kiedy przyszedł. Wojtek, cytując Wojtka Jagodę, to powinno być zabronione. Tak, ale to musiał być tak wykrzyczeć. To powinno być zabronione. No, trzeba mieć taką artykulację. No, ja właśnie próbuję. Nie możesz tego wypracować. Ja właśnie tak próbuję, ćwiczę regularnie. Miał dwie asysty. Jak ale to chyba w pucharach jakiś. Nie, widzę. A w lidze, no to gratuluję, Stewart. Przez 36 meczów zarobił dwie asysty. No to generalnie nie miał zły piłkarz chyba, nie? No słaby był. Nie, no, on ma dużo asyst w Premier League. Sprawdźmy, ma asyst Downing w Premier League. Nie, no, grał w prezentacji Anglii nawet. Najlepszy Stewart to był Pierce chyba. Dobrze? Tak, tylko kombinuje? Że Stewart Pierce to się pisało S-U-Art, a tam jest Stewart... 52. No. A fonetycznie. No, ale to oczywiście. Tak. Chodziło mi o to, że Liverpool był taki okres w życiu tego klubu, że nawet dobrzy piłkarze, którzy tam trafiali do czarnej dziury, nie potrafili się odnaleźć. A wtedy regularnie oglądałem Liverpool, tam grał ten Andy Carroll. No, wielki. To był ten zaciąg właśnie. Charlie Adam. To był z Joe Allenem, tak? Tak, ten... Jalen trochę później przyszedł, bo Jalen to był pierwszy transfer chyba Brenda. Ale Henderson wtedy wchodził do gry. Pamiętacie, był taki kozak w lidze belgijskiej, w standardzie Liège zawsze. Milan Jovanović. No, i on w końcu go wzięli do tego Liverpoolu. No i Martin Skrtel. Nie, no Skrtel to akurat był swego czasu całkiem niezły. Zresztą to jest prawie jak Polak, bo Słowak. Ja zawsze tak sobie wymawiałem, jak byłem młodszy, że nie było Polaka w Liverpoolu, ale jest Słowak. To jest prawie jak Polak. Tak, wspólne. No, dobra. No to ja bym poprosił teraz rebusy. Proszę bardzo. Gleń. Tak jest. O. Bartosz Gleń. Bo to jest Jeezy, czyli G, a to jest Leń, to jest Gleń. A kto to jest Jeezy? No taki raper. A, dobra. Myślałem, że Loki to zgadnie. Nie, tak układałem to myślałem, że Loki. Wiesz, ja na Tupaku w sensie się zatrzymałem. Myślałeś, że wiem, kim jest Jeezy, tak? Nie, myślałem, że pójdziesz tym tropem, że zawsze w rebusie gość specjalny. A to jest G myślnik Easy? Tak, tak. Taka jest pisownia? G myślnik Easy, no. Chyba jakiś kobieciarz straszny. Ktoś mi kiedyś mówił, że strasznie dużo bab wymieniał. Możliwe. Stąd kojarzyłem. Oni wszyscy lubią się pokochać. No, to bardzo się, tak. Kochliwi. No. Plus jeden dla Mateusza. Jest, już nie odjadę z tą zmiarą. Ale widać po takim brak ogrania, że no. Trochę cię nie było. No, po urlopie niestety. No, nogi jeszcze nie niosą. Ale spokojnie, bo kto ma formę we wrześniu, ten ma problem w grudniu. Tak.
Ja w grudniu będę na mundialu w Szczytowej. A ja nie pojadę. Mi coś teraz przeskoczyło w głowie, więc teraz idę po wszystko, ale najpierw ściągniemy do piekła Wojtka. I nie dam mu Kanal Plus, bo znowu trafi. Więc niech będzie Polsat Sport Vendetta. Polsat Sport Vendetta. Który politak musiał zaapelować do Zygmunta Solorza, alias Siwy Chciwiec, by odkodował finał Mistrzostw Świata w siatkówkę w 2014 roku? To był ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwierzchnik Sił Zbrojnych, czyli prezydent Bronisław Komorowski. Tak jest. Bardzo dobry prezydent. No, najlepszy. Jakby go nie było, to by nie było siatków. To tak jak... Ale wy razem te pytania układaliście? Lista osiągnięć Pawła Paczula. Nie, można sprawdzić logowania. On był w Ząbkach, a ja byłem na Mokotowie. No to jest bardzo blisko. Jest wiedza. Zbliżej niż się nie, wydaje. Nie, to jest podejrzane. To tutaj służby specjalne. Czekaj, pokaż tam jeszcze tego. Dobra. Dobra, trzeba coś wygrać. Ja bym poprosił redaktorskie wpadki dla Bartka Glenia. Proszę bardzo, i to też jest... I 23-letni Wojciech zdobywa swojego pierwszego gola w Bundeslidze na IFFB. Wreszcie przerywa tę pastę 446 minut bez zdobytego gola. I zobaczmy pytanie. 400... Ale kto to powiedział? Julek. Nazwisko? Umknęło. Ale dobry człowiek. Takie w miarę popularne chyba. Kiedyś kanał Julek Kowalski. Tak. Dzięki jest. Na ślizgu. Mówi Nowak się Kowalski, ale udało się. Julek Nowak. Zamierzyć, tak. Na ślizgu udało się. Wciąż nie wiem, ile tych meczów było, czy tam czegoś. Ale 400 coś. 400 coś. Utrzymujesz swoje... O, z liczebnikami jest... No trzeba uważać, o. Tak, tak, tak. To... A ty jaką masz swoją największą wpadkę komentatorską? Wiesz, to chyba kiedyś Szczecin był i wydawało mi się, że jest gol, a była boczna siatka. I krzyknąłem gola, Wojtek jego tam mówi nie, a ja mówię boczna siatka, nie, chyba spalony. Okay. Także nie, to mogło być gorzej. Chyba. Dwa albo trzy strzały miałem. Długo trwał ten moment, kiedy wydawało ci się, że jest gol, czy... No wiesz, byłem przekonany i od tego momentu dałem sobie czas, bo niedawno już nie pamiętam kto... Pół sekundy poczekać. Ale w polskim komentarzu sportowym komentował mecz, jakby padł gol normalnie, a no, ten gol nie został uznany. Było coś takiego, no. Nie wiem, czy to... Nie chcę nikogo posądzić. A to chyba nie u to nas. To nie sądź, żebyś nie był sądzony. Bo byłaby szydera. Nie, no była, ale... Tylko to był taki mecz chyba, nie wiem, czy nie polskiej ligi. Pierwszej ligi. Właśnie. Ja ostatnio jak byłem na tym, na Ruch Górnik, to siedział nade mną jakiś sprawozdawca radiowy, chyba tam z jakiegoś lokalnego śląskiego radia i chyba tam zaczynał, bo moją koleżankę, którą dużo tłumaczyła, no i tam był gol na 2-0 dla Górnika nieuznany od razu, nie? A ja siedzę i słyszę, że chłop mówi 2-0 po meczu Ruch Chorzów już się nie podniesie, proszę państwa. Normalnie zaczynają od spalonego, grają dalej, że no tutaj już jest bardzo trudna sytuacja, w końcu wyjmuje telefon i pisze, mu tak pokazuje, spalony. Nie? On, a przepraszam państwa, chwila. Zostało to wszystko tam. Nieuznany jednak. Nie? Dwie minuty nawijał, nie? Ale a mówię, zatem wciąż jeden to zrobił. Szkoda mi się zrobiło, bo mówię, cały stadion widzi, tylko chłop nie widzi. Tego koleżanka też go nie szturcha, nic. Mówię, kurde. A Wojtek, ty jaką masz największą wpadkę? Ja? W tych swoich trzech meczach. Ja bym łatwiej było mi powiedzieć, co ja dobrze powiedziałem. Wpadkę, nie mamy tutaj czasu. No. Nie no... Aż tak chyba jeszcze sobie nie jestem w stanie przypomnieć, ale to jak się chwilę zastanowię, to pewnie coś by się tam znalazło. No, ja ogólnie jeszcze nie jestem dobrym komentatorem, ja nigdy nie będę. Będziesz, bo już byłeś w rebusach jako dobry komentator. No tak, no to wiesz, jak to się mówi, Paweł, ale ty dlatego to tym bardziej sugeruję, kto układał te pytania. Ale ty dlatego to zrobiłeś właśnie, bo jesteś moim kolegą i ci szkoda mi. Przyjacielem. A ty, Wojtek, masz eksperta czy jedynkę? Wiem. Ja różnie, wiesz, jakby były mecze, które robiłem jako jedynka. Żonglerka. Dwójka, to... Tak, na przykład no, z jednym z moich bardziej znanych współkomentatorów, to myślę, żeby pan Mateusz Borek. No, z naciskiem na słowo teraz możesz wszystko. Z naciskiem na słowo współkomentatorów. Kojarzymy coś. Wojtek to jest Universal człowiek wielu Soldier. Zadań, tak? Bestia. Jak Kevin Grosskreutz kiedyś to no. Bestia z Ząbek. Właśnie będzie taki czas, że też jak Kevin Grosskreutz kiedyś pozostanie w kanale. Grosskreutz pojechał na Mistrzostwa Świata, nie dostał nawet minuty. Ty byś minutę dostał. Pozostanie tylko anegdotą, że kiedyś komentowałem z Mateuszem Borkiem. Tak jest. Bartek wyznaczam. Tak, poproszę zapomniani komentatorzy. I na siebie? Mogę? Możesz. Mogę, dobra. Który piłkarz zaczął, ale to nie ma żadnego znaczenia, że zaczął.
w relacji Tomasza Burnosa? Oj, Boniek. Pamiętam ten mecz. Też się zastanawiałem, ale boję się. Jest Boniek. Eurosport. Ale to nie był Boniek. jakby Boniek zaczął, to by miało znaczenie, że zaczął. Nie wiem, czy Szwedzi wtedy nie grali. I cóż, że ze Szwecji. Cholera, strzelam. Zlatan. Chyba nie. Alves. Bruno Alves. Tak jest, Bruno Alves. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Akurat to faktycznie. Ale też na tej relacji słynne było, a potem Jordania, Uzbekistan. To jest Azja. To są zupełnie inne stadiony. To są zupełnie inni kibice. Tam było dużo takiej emfazy. Albo tam jak ten Robbie King. Tak czy inaczej, bramki by nie strzelił. Przegrywa Irlandia, a Szwecja... Grywa. A słucham, to jest manifestacja siły. On chce nam pokazać, że nie mamy szans. Tak, on pamięta. Ale sympatycznie było, jak słuchałem tego wczoraj, jak powiedział jakiś żart i się uśmiał sensy. Minus punkt dla Bartka, ale plus jeden dla Rokiego. Bo Bruno Alves to był właśnie. Kto wyznacza? Ty. Okej. Dobra, gońmy go. Jeden na jeden z Wojtkiem. Proszę bardzo. Pojedynek na polskie stacje sportowe, były i obecne. Ale mówimy o kanałach, czy o całych konglomeratach, że tak to mówimy? O kanałach. Że jak jest Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, tak? Tak. Nie, co? Dobre. bo to jest podpucha właśnie, bo ty możesz się rozpędzić, powiedzieć Kanal Plus Sport ileś, a to możesz nie być. Naprawdę? Widzisz? Tak samo jak z Jackiem Jońcą było. No tak, to się rozpędziłem. Zaczyna Wojtek, bo ma więcej punktów. Na były stacje sportowe też może być. Tak. Kanon plus niebieski. Ale to jest od razu. A przepraszam, jak na jakimś kanale lecą mecze, ale to tak naprawdę nie jest kanał sportowy, to możemy go wymienić? Nie, musi być stricte sportowy. No bo to masz miło znać, że się pomyliłem i będę miał jeszcze poprawkę, ale chciałem, żeby to ale było śmiesznie. Ale kanal plus niebieski to po prostu kanal plus sport. No potem się przepoczwarzę. Bo często na przykład mecze były na kanal plus family. Nie, tego nie mogę. Tak. Muszą być stricte sportowe. Dobrze. To ja was zaskoczę i powiem TVP Sport. Tak jest. Polsat Sport. Tak. Grubo. Polsat Sport Extra. Polsat Sport News. Tak jest. Kiedyś były tylko dwa programy i było dobrze, nie? Jedynka, tam trochę, dwójka trochę pruszyła i... W ogóle kiedyś był inaczej. Ja. Jeden mecz w środę, Liga Mistrzów i... Kiedyś to puszczali drugie połowy meczów tylko i... I komu to przeszkadzało? Tak, i człowiek włączał na najważniejsze, bo druga połowa jest najważniejsza, tak? Wtedy się wynik decyduje. A teraz jakieś Union z Mainz, co to ogląda? Freiburg można obejrzeć. Ja. Moim zdrodzy, Orange Sport. Oczywiście. Dobra. Tutaj bez błędu gramy. Eleven Sports 1. Po kolei. Skoro jeden, no to wiadomo. Dobra, to ja trzy. Jest. Jest. Dorobili się, kurde. Oni mają tyle tych praw. Czy jest cztery? Ja nie wiem, czy. N-Sport. Eleven Sports 4. Jest? Jest. Jest. Ja muszę sprawdzić. Jest na pewno. Jest. Czy ta wyliczanka trwa? Jest. A czy jest 5? Oto jest pytanie. Po co im 4 kanały? Oni mają tyle praw? Bo mogą. Oczywiście, że mają. No jest Liga Belgijska na przykład. Nie. Anderlecht kontra St. Truiden. Zdanie Patryk Mirosławski komentował St. Truiden, wiesz. Też człowiek z doświadczeniem z tamtych. Tak. Czy Sport Club już przyszedł na HD? Tego nie wie nikt. Ale Gapek tam chyba komentuje. Wizja Sport. Tak jest. To prawda. Legendarny przemysł Babiasz, który robił wywiad z Karemem Abdul-Jabbarem. Karem Abdul-Jabbar. No, ale to są te filmiki, co krążą na YouTubie w zatwarcia Wizji Sport. No złoto jest. Kubica jest. Z Championsa jeszcze starego i tamten. Andrzej Gołota przychodzi. Andrzej, jak twoje przygotowania tam na najnowszej walki? No, że powiedzieć, że dobrze trenuje, będzie... Był wyścig go kartowy i Kubica jeździł.
Ale gdzie, Wizji Sport? Tak. A Kubica ile wtedy miała? No, tego 11, 12. Ale pamiętam, chłopaki mieli zarąbiście, bo jeździli sobie do Londynu robić mecze. Tam większość relacji była z Londynu robiona, także. Dużo wyjazdów. Edziu Durda pojeździł troszkę, tak. Viaplay się nie liczy, nie? No bo nie ma ich w naziemnej telewizji. Czy wchodzimy w streamy? czy streaming jest akceptowalny? Nie, bo będzie strumyk zaraz, coś powiem. No Kanał Plus Sport 2. Tak jest. Kanał Plus Sport 3. Nie, takiego. Pytanie, czy ta wyliczanka trwa dalej? To jest odwieczne pytanie, jak widać. Ale zaraz wam się skończy. No, czy istnieje Kanał Plus Sport... Ile powiedziałeś? Trzy. Czy istnieje 4? Nie, tam jest coś jeszcze było, ale... Jeszcze jest piątka, tak zwany Speedway. To zabrałem. Tak zwany Speedway. Oj, oj. Czyli co? No jak tego, to rokiem... Dałeś coś, czy nie? No ja powiedziałem tak zwany Speedway, ale... Okej, czyli piątka. Dobra. Orange Sport Info, taki kanał? Był? Przez chwilę. Był chyba przez chwilę. Był? Czy news był? Info albo news, kurczę, no. Już... Jest, istniał. Ale kamień. Ale mi kawień spadł, nie wiem, czy z nerek, czy z serca, ale skończył spadł. To się usłyszałem. Polsat Sport Premium, na którym leci Liga Mistrzów. Ale jeden czy dwa? Dobra, ja powiem dwa. Bo jest Polsat Sport Premium 2. A czy jest 3? Musimy mieć tutaj jedną pomyłkę, Paweł, żeby... Nie, to właśnie jest większa... Dla płynności. Napięcie. To jest pojedynek jak na siatkarzy kiedyś, ten legendarny. To jest jak saper. Saper myli się tylko raz. Czy istnieje Polsat Sport Premium 3? Tak jak kiedyś był ten durny żart w kabarecie od Janusza Weissa. Kto myli się tylko raz? Brudasy myli się tylko raz. Nie, no jest Premium 3, bo tam jest dużo meczów. Jest 3. 4 jest. Jest 4. Czy jest 5? Czy jest 5? O, to jest pytanie. No bo jak masz kolejkę... To jest 8 meczów we wtorek, 8 meczów w środę, 2 co najwyżej lecą w... 2 są 18, a 6 jest... 2, 18.45 i o 9.06. A generalnie Polsat Sport Extra był, czy nie? Był. Powiedziałeś chyba. Był, bo ja potem powiedziałem Polsat Sport News. Tak. Dobra, to kolejny premium. 5, tak? Jest 5, czy jest 6? Jest 6, czy jest 7? Kto na więcej? To ja ze wszystkich zaskoczę i powiem Polsat Fight. Tak jest, Polsat no tak. Sport Fight. Myślałem, że zapomnicie to o tym. Wchodzimy w te takie sporty walki. Jest taki kanał, tak mi się wydaje. Extreme Sports, czy coś takiego. Jest, było coś takiego. Tak. Prawda to? Tak. Kiedyś pamiętam, jak zadałem Kotleszką, jeszcze prowadziliśmy. A może takie deskorolki? Poranki w Świętej Pamięci Radio weszły FM w niedzielę, to zaczynało się o 10, to tam na tym Extreme Sporcie jakiś wrestling leciał zawsze. I tak. Włączaliśmy w tle, żeby ubarwić poranek, to opowiadaliśmy milionom słuchaczy. A oglądałem kiedyś namiętnie za dzisiaka, Tatanka, Undertaker. No, ten był Rey Mysterio. Lux Luger chyba. Ray ja Goldberga najbardziej pamiętam z tych. A ja długo jak byłem mały, się zastanawiałem, czy wrestling jest na serio. Jest na serio. Jakiego wniosku doszło? Ja im wierzyłem wtedy. Wtedy jeszcze im wierzyłem. Natomiast do dzisiaj nie rozumiem, bo to jest bez sensu, prawda? Oni się umawiają, kto wygra. No. No to dlaczego ktoś ma wygrywać częściej, a ktoś rzadziej? No bo to chodzi o, wiesz, tak zwane nabijanie karty, pompowanie rankingu. No dobra, ale... Kto ma kasę, ten wygrywa. No to... Paweł, na tym polega świat. Zobacz taki zegarek. Dzisiaj wyjdziesz na miasto i nie wrócisz sam do domu. Nie wyjdę dzisiaj, bo mi się nie chce. Zimno. No to... Ale jakbyś wyszedł? Jakbym wyszedł, to też bym sam wrócił. Ale to już z innych względów. Na zegarek mógłbyś coś powalczyć. No. Tutaj będziesz miał rozsądzić, czy to uznajesz, czy nie, ale Polsat Games. Polsat Games? Było coś takiego. Ale czy tam były... Znaczy to jest trochę e-sport, tak? Ale... Uznam. Dobra. Czy jest Polsat Games 1? Ty mówiłeś Fight Club, tak? Czy... Nie. Polsat Sport Fight mówił. Polsat Sport Fight, tak? Tak. No to Fight Club jest chyba taki kanał. A zresztą sprawdź, jak nie ma, to trudno, jeżeli przegram. Jest.
Mamy to. To już jest kanał 867 na moim dekoderze, ale jest. Zapomnieliśmy o pewnym jednym bardzo ważnym, Eurosport. Tak, Eurosport. Eurosport 2. Tak. No ja wiedziałem, że tak to się skończy. I czy jest 3? Nie ma 3. Nie ma 3, to zawsze od lat, wiecie, Eurosport i live on Eurosport 2. Ale po Fight Clubie już jest, wiesz, XXX kanał. Oglądaj Eurogole. Traktujemy jako sportowy? Eurogole w każdą niedzielę o 22. Eurosporcie 2. Zawsze jak Edek Dyrecie, Eurosporcie 2. Bardzo to żeby to wybrzmiało. Tak, to 2 musi być. To nie jest żaden Eurosport 1, tylko to 2. To czasopismo To i Owo by się przydało. Tak, tak. Wszystkie kanały. Z programem telewizyjnym, tak. Z ofertami, jaki serial w środę leci, tam tak. Opis. Marysia czuje się porzucona przez swojego męża i w tej sytuacji udaje się do swojego przyjaciela ze szkolnych lat, Juliana. Julian nie wpuszcza jej do domu. Jak rozstrzygnie się dalej ta sytuacja? Więcej szczegółów, szczegółów w tygodniku Twój Weekend. O, oczywiście. Ale najgorszy program telewizyjny był dodawany do Super Expressu, ponieważ był system gwiazdkowy. Jeden film, jedna gwiazdka przeciętny, dwie gwiazdki dobry, trzy gwiazdki bardzo dobry. I w tym gównie, sprawdzałem to 5 tygodni z rzędu, nie było filmu na jedną gwiazdkę. No. Zawsze dawali 2 albo 3. Ja pamiętam, jak też właśnie... I wiesz co, i Marka się tym posiłkowała, też daje 3 gwiazdki, nie ma. Jak myśmy mieli poranki przecież, to tak, kiedyś zrobiliśmy ze 4 razy tak, że... Nie, no Paweł się wkurzył, sprawdził, czy tam jest jakaś infolinia do tego Super Expressu, tego dodatku. Była. I nawet było podane, że od godziny 8 dyżurują, tak? Dyżuranci. No to mówię, 8:30, dzwonimy i zaraz opieprzymy, nie? Ale bali się po prostu. Bali się, ale w końcu strachliwi są. Nie odbierali w ogóle tych telefonów. Co Rocky, bo jaki dostali, kanał? Dostali, chyba wymieniliśmy wszystko. Jeszcze chyba nie. No ja już rezerwa szła. Jak już leci Fight Club, to wiedzę, co się dzieje. Jeszcze są. No tak, to Maciek, to wiesz. Pewnie Edek Durda w nich pracował, bo wszędzie pracował. Tak, chyba tak nawet. Nazwę to Edka Durdy. Gdzie pracowałeś? Gdzie pracowałeś? Był taki kanał Piłka 24. Doliczony czas. A kanał YouTube'owe się liczył? Nie, bo... Powiedział Prawda Futbolu. A może być Boniek i wtedy ja na siebie biorę i wygrywam? Nie, dobra, nie będę przedłużał. Polsat Sport Premium 7. Oj, chyba Polsat Sport Premium 7. Nie, za daleko. Nie ma. Szóste. Ale popełniłeś błąd, bo założyłeś, że nie ma kanału Eurosport 3, a istniał i nawet 4, i nawet 5. Co? Przy okazji zimowych Igrzysk Olimpijskich odpalili tyle kanałów. Co więcej, zapomnieliście o Kanal Plus Sport 4. O Wizji Sport. Była. Nie, była Wizja, ale Golf Channel nie było. Nie było Golf Channel i zapomnieliście jeszcze o Kanal Plus Now. A, no tak. Oto Wizja. O, jak... No jak można było zapomnieć? A sportkluby dwa są sportkluby. Polsat Futbol. Tak, tak, Polsat Futbol było coś takiego. Polsat Futbol. Ja mało sportu w telewizji oglądam. Nie, no to wychodzi na to, że my się skompromitowali. Ja nie wiem, czy ja się nie zrzec z tych punktów w ogóle, tego kanału. Czy to są godne punkty? Ja nie wiem, wiesz. Plus 2 Wojtek, minus 1 Roki i sytuacja robi się dramatyczna dla peletonu. O Jezus. Wiesz... Jest niestety taką ma niewinną minkę, nie? Taki... Niebezpieczna szansa, że... Nie wiem, czy mi odjęliście jeden, czy nie. Chyba powinniście to zrobić. Tak, jeśli nie odjęliście, to oddymić. Ja wiem, że to już, że tak powiem, masz sobie resztki godności i nie chcesz pokazać dzisiejszych przeciwników. Co to wy... Dobrze, co za podpowiedź była? Nie widzieliście tego. Ja nie widziałem tego. Wyznaczasz. Wyznaczam? Tak. Dobra, to ja poproszę rebusy. Rebusy. Jest Rowan Atkinson? Yes. Yes, it is. Rocky. To nie ja. Nie, to nie jest Rocky. Mateusz Janiak? No ale tak, dobra, to już mam pewność, że to nie jest ktoś, kto tu siedzi. Odpowiedzieć? Najbardziej znana rola Rowana Atkinsona. Jaś Fasola. Tak, ale to nie to.
Ten był jeszcze, on grał jakąś tam... Znaczy dobrze powiedziałeś Jaś Fasola. Mr. Bean? Odpowiedzią nie jest Jaś Fasola. Jaś i Fasola. Nie. Komentator. Jasina. Tak jest! Jasina. Pokażmy, ja wytłumaczę. Poproszę, bo... jest niejasność. Jaś i na stole. Ina. O, loś. A bo to stół jest. Tak. Myślałem, że to bramka. Ja też. Ja myślałem, że Fasola. Jasina. Dostaje punkt. Janiak. A, wszystko zgadza. Ja żartobliwie tak zrobiłem. Zaraz ja, tak? To może... Czyje to czoło dla Wojtka? Czyje to czoło dla Wojtka? Trzeba go okładać czołami, bo to jest trudne czoło. Tomasz Wieszczycki? Tomasz Wieszczycki, kurde, no tak, to jest Tomasz Wieszczycki. Nie, no ręce opadają. No, to jest absurdalne. Tak nie można. Kiedy mówię Tomasz, mam przed oczami te 99 goli w Ekstraklasie. Wojtek zawsze patrzy na oczami. Ja patrzę na czoło. Nigdy w oczy nie patrzę. Tak, tak. Znajomy Groklin to przycupnął. 15 sekund spojrzenia na czoło już wiem. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ja bym poprosił... stacje sportowe świętej pamięci dla Bartka Glenia. Z kim wywiad otwarcie Wizji Sport, żeby przyjechał Babiesz? Z Jordanem, z Abdulem, Jabarem, Mike Grading, z Pałacem Kultury. Odpowiedź B. Tak jest. Karim Abdul Jabbar. Chociaż z Pałacem Kultury też mógłby być. Finally. Też mógłby być dobry wywiad. To prawda. Grupa pościgowa rusza. Dawaj. Dobra, idziemy. Teraz się wszystko zmieni. No, otóż to poproszę kategorię zapomniani komentatorzy. I na siebie. Proszę bardzo. W jakim francuskim klubie grał Tomasz Jasina? Mert de Kip, La Roche Vif, L'Amour Toujours FC, Le Havre. Le Havre. Odpowiedź D. Źle. Aj, aj, aj. La Roche Vif. L'Amour Toujours to piosenka, a Mert de Kip znaczy po francusku gówno zespół. Co zrobiłem przy okazji translatora Google, który pozdrawiam. Dopisuje się. Tracisz punkt niestety i teraz się skończył ten pościg. Nic nie idzie. Nie był to najszybszy pościg w historii pościgów, ale wyznaczasz dalej za to. Dobrze, to poproszę w takim razie czyje to czoło i na Wojtka. Proszę bardzo. Boniek. No to niech skaduje Bartek, no ja strzelę, że to jest... Stefan Niesiołowski. To nie jest Stefan Niesiołowski. Marek Jóźwiak. Nie. Nie? Kolejna? Jak to nie? To jest Jacek Laskowski. O. Też może być, tak. I pośpieszyłem się ze swoją odpowiedzią. Ja jestem razem z Markiem. Przyjrzyj się dokładnie temu człowiekowi, wiesz. Źle zeskanowałem przestrzeń. Tak. Tracisz punkt. Wojtek też traci punkt. I Bartek dalej wyznacza. Chociaż tyle, że Wojtek stracił. Tak, fajnie. No, ja też się no i to zachłanność mnie zgubiła troszkę. Polsat Sport Vendetta. Na Rokiego. Jaki temat poruszał Cezary z Pazurem, że zdecydował się na taką scenerię? Myślę, że to mogło dotyczyć Bartosza Kapustki, gdyż byłem wielkim fanem autowizualnej puenty w wykonaniu tak. Cezarego z Pazurem. Pięknie. Doskonałe jest to zdjęcie. Takie pocztówkowe takie. Ale trzeba powiedzieć, że kierownik planu wykonał świetnie swoją robotę, bo myślicie, że łatwo taki wóz z kapustą znaleźć? A skąd? Pewnie, że nie. Wiesz, ciekawe, czy potem sobie mogli zabrać na przykład z jedną tak chociaż na pamiątkę i ciekawe, coś bigos zrobić. Po taniości sprzedawali. Jest, jest wariacja godna no, największych tego świata. Jaki temat? No wydaje się, że Bartka Kapustki albo wyjazdów młodych piłkarzy za granicę. Jaki temat? Na pewno zajmujący jakiś. Kiedyś pamiętam, że wrzucił kija do Wisły i powiedział, że wszystko płynie albo coś takiego. Nie, że nie zawrócisz kijem Wisły, coś takiego było. Ale nie wiem, o co chodziło. Ale miał rację, tak? Tak. No, jaka odpowiedź? Roki może azbest. No, Kapustka. Tak jest, Bartosz Kapustka. Dziękuję. Tytuł. My dziękujemy za tą wizualizację. Tytuł felietonu Awantura o Kapustkę. Więc trochę awantura o Basie i trochę kapustka. Takie fajnie, nawiązanie taka intertekstualne. Taka dobra kapusta, było się o co awanturować. Kapitalne to było. Roki. Zaczynam już czuć zapach nagrody. Natomiast wyznacz to dalej Roki.
To może teraz damy vendettę dla Matiego Jeniaka. Czyli proszę, mamy się taplać we własnym błocie. Ile lat po zakończeniu kariery przez Markusa Merka Marcin Feddek dostrzegł go w roli głównego sędziego w meczu Napoli Barcelona z 2020 roku? Margines roku. Znany stomatolog. Lat, Tak, doktor. Doktor stomatolog. Doktor Wektor. 11. Wektor. Źle, ale dobrze, bo 12. To w takim razie teraz... Matijaniek rusza. Rusza w pościg. Teraz ja niezmiennie uderzam. Wojtka? Pazernie. Ale dobrze. Dołączasz. Ale teraz zastanawiam się, co tutaj wybrać. Czyje to czoło? Jeszcze stało? Jest jeszcze jakieś? Tak jest. Richard Forbrich? Nie. Aj. Szaranowicz. Aj, no to przepraszam, panie Wójcie. Jeszcze jest... przepraszam, panie Szardzie. Ustrzelony teraz już. Jeszcze jest jedno czoło, jak coś. No to dużo tych czuł. No jest wiele czuł w Polsce. No to prawda. Pogadane. Nie sposób zaprzeczyć. To może rozmowy w szybsie. Redaktorskie wpadki dla kolegi Mateusza Rokuszewskiego. Poprosimy. Kto powiedział? Andrzej Gołota powinien przetrzymać te pierwsze sekundy, pierwszą minutę, pierwszą rundę jak dziewica, która straciła błonę podczas seksu ze swoim chłopakiem. Tak było. To znaczy... Boniek. Że Baniek to powiedział? Drugi mój, tak? Drugi mój, dobry. Tak. Kto komentuje boks w Polsce? O, czekaj, się proszę coś później. Okazało się, że nikt tego nie powiedział. Nie, bo ja myślę o czymś jest innym. Jest autor, prawda? Jest autor, jest. Ja myślę o czymś innym. Andrzej Gołota powiem coś. Cześć, bo... Jak gdyby Gołota nie walczył w tym, to nie może być Juras chyba z Janiszem, panem Andrzejem Janiszem. Także no mi się z boksem zawsze będzie kojarzył Janusz Pindera i to jest moja odpowiedź. Okej, a Bartek? Andrzej Kostyra. Też bym strzelał w Kostyra właśnie. Andrzej Kostyra, czyli Bartek plus jeden, Roki minus jeden i Bartek przyjmuje tak zwaną pałę. A jak punktacja? Bo zobaczmy, jak daleko jest Wojtka. Zobaczmy, czy macie już... Nie, no to już na horyzoncie. Już? Ja już czuję oddech. Ja jestem w grze, to mi się... Dobrze, że umyję zęby, Mateusz. Bo... Nie, czyli pałuję, teraz ja pałuję, tak? Tak. Pałowanie, tak. Na chaos. Kanał... Nie, to bez sensu. Bohatera. Stacje sportowe świętej pamięci na Wojciecha. Która z osób obecnych w studiu jest odpowiedzialna za film na YouTubie Piotr Salak? Zobaczmy ten film. Chyba go wysłałem. Nie, no jest. Kanał 3 po planszy. Wiśle Płock. Nie to! Nie to! Halo wóz. Halo wóz. To jest jedyny kanał, jaki mamy. Paweł, widzisz, no za... To się nazywa kanał 3 po planszy. A to które jest pytanie? Tutaj drobne. Trzecie. No tak. Gdy jest kanał 3 po planszy, to kanał 3 po planszy. A jaka to jest kategoria? Słuchaj, bo cukier już jest na Żoliborze po 3.30. Widziałem, że dużo go stoi. Czekajcie. Bo tam można dalej. Ja wam szybko wyślę. Ale to wiesz, już tam... Wojtek, powiedz jakąś anegdotę. Właśnie o cukrze mówię, że ostatnio... To organizacyjnie Lech jak Gdańsk. Dużo tych filmów. No, dobrze, Adam, bo już od Mielca trzeba się odczepić. To prawda. Tak. Wczoraj widziałem w Warszawie, że nie świecą się już latarnie wieczorem, więc to jest chyba element oszczędzania. Czym to jest podyktowane? Ja myślę, że to jest podyktowane cały czas dynamicznie rozwijającą się sytuacją geopolityczną na wschodzie Europy, ale również wzrostem cen gaz, żywności i cen gazów w południowej Tajlandii. Kurde, no ściągałem to wczoraj, jak Boga kocham. Jeszcze coś powiedz. Paweł Paczul. To nie jest żaden sraczu. Well, Adam. No powiedz coś, co robiłeś? Kto jest tego listą wielkiej krokwi? O, ten, chyba Yuki Asato był, ale teraz nie wiem, nie pamiętam. No. O, dobrze, to ja wiedziałem. A kiedy zbudowano wielką krokwię? Po małej. W XX wieku. A po małej czy przed małą?
W wiecznym wieku zbudowali. Czy odpowiedź satysfakcjonuje państwa? Dobra, ja wam puszczę tak, nie będziemy się pierdolić. O. To jest ten film? O, ona tańczy dla mnie. I tweeta opta Joe po wyrzuceniu to wizyta w Stambule, w Londynie, piłkę nożną. OMG to oh my god. Kto to stworzył? Obecność tutaj. Kto miał w sobie tyle sympatii? Tak, tak, przejadę. Ale dlaczego patrzysz tylko w jedną stronę? Właśnie. W studiu jest też ktoś inny. jak tej piosence. Who let the dogs out? Ja nie wiem, kto to stworzył. Ale chciałbym przekonać się, jak zareaguje publiczność i jak zareaguje Mateusz Rokuszewski, gdy go o to oskarżę, więc powiem Mateusz Rokuszewski. Jest to błędna odpowiedź. Ty to stworzyłeś? To ja to stworzyłem. Złodziejów. Na studiach. Tak? 10 lat temu. Co ty masz za Piotra Salacha? To było w ramach ćwiczeń. Dobra. To co ty studiowałeś? Dziennikarstwo. Socjopatię? Jak chciałem zrobić taką wizję, jak w tym, jak w filmie Symetria było, nie? Tam wszedłem. To on. Tak. Jestem pewny. No i niesłusznie go skazał. Tak samo ja bym Rokiego niesłusznie skazał. Tracisz punkt. Ale w ogóle się dziwiłem. Nic dziwnego. Bo jak teraz była ta afera z panią, która prowadzi rozmowy w RMF-ie, znaczy prowadziła jedną. Piotr Salach też prowadził. Tak, no to... Kasia Szczuka. Tak, tak. I polityczny prowadzi. Ale Kasia Szczuka nagrała... Ale gra dalej, czy to było rasa dobrze? Nie, no ma mieć, bo właśnie przed nagraniem tutaj na Twitterze RMF-u pojawił się film, w którym ona przyjmuje taką publiczną samokrytykę. Co prawda nie powiedziała słowa przepraszam, ale powiedziała, że ta rozmowa według niej była ohydna, że krzyczała, przerywała i że jedyne, co może zrobić, to zaprosić na swoją kolejną rozmowę, w której wyciągnie wnioski i będzie lepiej. Ale powiedziała też, że nie przejmuje się hejtem. Tak, nie przejmuje się hejtem, bo nie taki hejt już przeżyła. O, tak, mniej więcej parę tak, mocnych w telegraficznym skrócie te 50 sekund ci skróciłem. Jak zrobić 50 sekund? 15, to właśnie to. Tracisz punkt, się nie cieszę. No ja, fej, bardzo się cieszę. A kto wyznaczał go? Była Bartek. Ja miałem przyjemność. Jakaś rywalizacja może będzie. To wyznaczasz dalej. Oszust Ząbek został. Jedziemy teraz. Ostatni raz kupiłem ci. Dajcie to czoło jeszcze raz. Zostało ostatnie. Na kogo? Na siebie. Muszę zapunktować. O rany. Jednak trudno zmienić stare przyzwyczajenia. Prawda. Boniek. To a propos tej ohydy, tak, o której mówiła Kasia Szczuka. Tak, tak. Nie no, poddaję się. To jest bochen chleba. To jest bochen chleba. Ale to miało być czoło, kurde. Ale to jest podpucha. To ja tu chciałem. Bo bochen chleba wygląda jak czoło. Trafi. Tak się a miałeś jeszcze Bońka? Nie wiem, kto może być czoło. Jeden miałem i drugiego teraz. Wygrywa Roki. To mnie przerosło. Wyszedł brat doświadczenia po prostu. Jak grąc jasnego nieba. To się trzeba troszeczkę wkręcić to nasze uniwersum, wiesz, żeby wiedzieć na przykład, że bochen chleba może być czołem. No nie jest to powszechne. Nie każdy tak ma. No może jeden na jeden z Bartkiem. Odbierzesz mi te punkty. No spróbuję przynajmniej. Pojedynek na Bartoszy związanych z polską piłką. Czyli uwaga. Bartłomiej, to jest odpowiedź. Tak, pilnujemy Bartosza. No to co, Bartosz Iwan, tak? Bęk. To ja... I znów bez błędu. No to na tempo im się. Bartosz Gleń. Tak. Jestem nim. Bartosz Nowak. Bartosz Bereszyński. Bartosz Śpiączka. Bartosz Frankowski. A tak, twój kolega z Torunia. Jakub Bartosz. O, to sprytne, uznam. Mogę? Tak. Dziękuję. A był ceni spryt. Tak. To też sprytnie, Bartosz Gaul. Dobrze. Ale on się pisze SCH. SCH. A Bartosz to nazwisko, panie Bartku. Ale pisał.
Bądźmy otwarci. Bądźmy kreatywni. Jak z tym boknem chleba. O tak. Bereś był? Tak. Był. Dobra, sorry. Nie, że nie słucham. W życiu. No kapustka Bartosz przecież jest. No właśnie. Hello. Zaraz już Czarek Kowalski dzwonił i chciał powiedzieć. Kurczę, doszliśmy do tego momentu, kiedy zacząłem się zastanawiać, czy to jest Bartosz czy Bartłomiej. Zwidzewa Bartłomiej. Tak, to prawda. Kiepiela też Bartłomiej. Tak. No, Topa też Bartłomiej. I miałem takiego jednego jeszcze. A nie wiem, czy to jest piłkarz w ogóle. Bartosz. Dobra, jedźmy po kolei. Krakowia, bramkarze, Łukasz Chrostrzo. Karol Niemczycki. Ja o tym dalej myślę. Jugas. A, czekaj, ja ci wpiszę, o którym jeszcze myślałem. A Autar to nie jest po tym? Po Grosińsku Bartosz? O, Kakabada? A, no tak. Tyle Bartosz. Tam mamy czas? 3, 2, 1. Bartosz Tarachulski. O. Tak. Pseudonim Tarantula. Tak. Wypiłkarz szkockiego Dunfermline. Bartosz Terichowski. Bartosz Białkowski. No. A właśnie. A, tak. Dobra. Ale sprawdź, czy jakiś był. Może, wpisz, że Bartosz Terichowski może grał jakiś się w klasie czy coś. Dzięki za czujność. No Bartosz Białek. Jest Bartosz. Nie ma niestety Bartosza Terichowskiego. Myśmy jeszcze tutaj tak. Czyli... Bartosza Rymaniaka szukali. I Osolińskiego. No, Salamon jeszcze tak. Białek. Minus punkt dla Bartka i plus dwa dla Rokiego. I zobaczmy, jak to się wygląda teraz po takim roszadzie. Powiem ci tak. Jeśli dostanę jakieś skrzydełko, to dam ci pół. Chcesz mi? A chcesz mi? Nie, za wyłapanie. Panowie, macie jeszcze szansę dogonić tego Ancymona tutaj. Zachęcam. Wal w niego jak w bęben, ściągnij go do nas. Dobra, co jeszcze mamy? Trzeba w niego walić jak w bęben. Co jeszcze mamy? Dwa razy kanał, jeden rebus, jedną wpadkę redaktorską, jedną telewizję świętej pamięci i dwa razy zapomniany komentarz. Pamiętacie, że w kolejnym kanalu najpierw idzie plansza, a potem idzie wideo. Nie, to będzie ten. On będzie to wiedział. Dobra. Dlaczego? Ja co za laurka? On będzie to wiedział. No, od redaktora naczelnego to jest duża laurka. Dobra, to może damy ten. Dopiero będzie to wiedział. Tylko on. Taki just him. Siedzi, ty, just him. Siedzi, naczytał się. To dla mnie, przepraszam? Nasza mózgownica jest. Ta. Co mu dać? A, myślałem, nie, że... Może zapomnianych? Kiedy wbudowano wielką kropkę. Zapomnianych. Zapomniani komentatorzy. To już było. Ile sekund Sergiusz Frycel krzyczał gol po golu Roberta Lewandowskiego z Realem? Powie, dokładnie, kurwa, bo on liczył. On to jeszcze po przecinku powie. To on wyliczył dokładnie ile. Dwie sekundy. A możemy zainstalować? No, to był rekord, pamiętam. Co może Wojtek krzyknie, a my zmierzymy. Sergiusz pojechał okrutnie. Tak. Mamy to nagranie. Dotarłem do tych taśm. Jak się z nami droczy. Nie mówiła ci mama, nie baw się z jedzeniem? Idźcie po was z kuzynami, oni są dziwni. Kuzyni. Wojtek, na pewno kilkanaście, tak, że ci pomogę z boczku tutaj. No tak, właśnie tak stwierdziłem, że pewnie nie kilkadziesiąt mimo wszystko. To latino już, lover. A kto wie? Dobra, strzelam, bo nie pamiętam dokładnej liczby. 17. Sprawdźmy. Ja 12 obstawiałem. No macie to. No macie to nagranie, przez chwilę sam puściłem. Organizacja. Może pójść jeszcze raz, bo... Redaktorskie 4 po planszy. A teraz jest Piotr Salak, zobacz. O, Piotr Salak. Redaktorskie 4 po planszy. Tak pięknie pomazywałeś piki, że tego nie ma. Redaktorskie 4 po planszy. Jak chcesz zadać pytanie, kto zrobił filmy, kto Boniek na mnie. Przecież wam wysłałem to. Przecież jest wysłane. Dobra, puszczam znowu z tego. Dobra, dawaj. W mięsnym był? Rzeźnika. Dłużej chyba. Jedna, dwie minuty. Nie, dobra, to już przegrałem.
14 sekund. 14? A był 2 sekundy margines? Tak. No i super. To mogło się zdarzyć każdemu, a zdarzyło się właśnie jemu. No, ale byłem blisko. MVP. MVP. No tak. A jak? A jak inaczej? A to nie było. A jak inaczej? A to nie było pytanie z zapomnianych komentatorów? A, no to po prostu wam powiedziałem, że to jest podcast. Dobra. Chuj z tym. Dawaj. Nie, ty źle przegrałeś punkt. Rocky. Ale nie można go tak dojeżdżać. Mimo wszystko, pomimo tego, że prowadzi. Rocky, będzie ci to zapamiętane, bo jesteś dobrym człowiekiem. To może Kanal Plus Sport, osąd bohatera dla Maciego Janiaka. Kto grał drugą planową rolę w filmie Atrapa Dariusza Dźwigały? Wiśle Płock za przegrany mecz o Super Pucharze. No nie teraz. Jacek Laskowski. Bardzo dobrze, realizatorka Gdoić tego prowadzącego się dodaje. Nie, proszę zobaczyć. Pytanie, film jest nazwany tak. Kanal 3 po planszy, po odpowiedzi. No to widzisz, ale może nie wysłałeś. No, słuchaj. Jacek Laskowski. No to za łatwe było. Brawo, dobrze tam. Może się patrzył na uczę, trzeba wstać pół godziny wcześniej. Dobrze wysłałem, dobrze jest nazwany plik. Dobrze jest nazwany plik. A jest za długa nazwa i nam się cała nie wyświetla. Jakbyś przegadał z nimi, powiedział. Dobra. Przyszedł. Mam Jacek Laskowski. No dobrze, dobrze, Jacek Laskowski. Toś takie rzeczy się zdarzają, proszę bardzo. Ale to świetne. Mogło się zdarzyć każdemu. To był gol strzelony do pustej bramki, ale takie też trzeba umieć strzelać. Tak. Nie wszystkim się to udaje, co potwierdził w piątek, nie wczoraj, ale w piątek Adam Zielerak. Ale to było Javier Chyjek, no sorry. No. Tak bywa, tak bywa. Javier Chyjek do Michała. No to jest zabawa. To jest fan. Dobra, czyli ja i co teraz tak zostało? Tak. I teraz zapomniani komentatorzy jeszcze zostali, czy nie? Nie ma, okej. Okay. Stacje sportowe święte pamięci? Wszyscy są pamiętani tylko. Stacje sportowe są? Są. To dla Wojtka. Który piłkarz zadzwonił do Restylańczyka w trakcie programu Orange Sport, by zapytać, czy jutro jest trening? Ja chyba Sebastian Mila. Tak jest. Tak. Lata Śląska Wrocław. No i przyjmujesz tę pałeczkę. No i koniec. Panowie, no i co? Rockiego oszczędzę, bo on jest dobry. Dziękuję, Wojtku. Marka Glenia oszczędzę, bo jest special military honorary. Dziękuję. Już ciebie bym też oszczędził, ale po prostu już nie ma innych. Daj na Pawła. O, Paweł, może za karę ty byś powiedział. Ty dzisiaj się tyle razy skompromitowałeś, że... Dobra, a jest jeden na jeden, tak? Jeszcze? Nie ma. Nie ma już. Dobra, to rebusy weźmy na wszystko. Cisza zapanowała. Na... To z prawej, to co to jakby? To z prawej? Jakiś Chińczyk. Ludzik. To jest Chińczyk. A może Japończyk. A może Korańczyk. A może to jest Edgy Maulana Wikri za 30 lat. On jest żonaty. Urodził się. I ońca? Nie. To jest Japończyk. Rocky nie. Nie, no Rocky nie komentuje. A, bo są komentatorzy tylko. Jak nie komentuje? Weszło FM najlepszy komentator był. Ale Weszło FM już nie żyje. Ale on żyje. No zawsze Rocky będzie żył. To jest tak, to jest ponadczasowość tak zwana. Oczywiście. Jagoda? Tak jest! Wojciech Jagoda. A co to jest i Jack i Oda? G.I. Joe, G.I. Jack? Jack, tak. Oda? I Hero Oda to jest. Ale kto to jest? Jakiś, ktoś znany jest? Bo wiem, może jakimś ignorantem jest. On jest, no to jest taki japoński ten aktor. A, no właśnie. I plus, czy Mateusz ma jeszcze szansę? Zobaczmy to. Zobaczmy na klasyfikację punktową. Generalną po trzech konkursach, który jeszcze skoczy. Nie, no to mnie dojedzie. Ma szansę, bo dwa pytania zostały i dwa razy na siebie możesz wziąć. A co zostało? No plus na pewno pamiętam. No tak. No dobra. Dawaj go. Redaktorskie wpadki na siebie. No jak już. Tak, i potem nie ma już wideo. Kto powiedział? Witam panie, witam panu, witam Leo Benhakera. Dobre to. Znakomite wręcz.
Dariusz Szpakowski? Tak jest! Dariusz Szpakowski. Kurde, i ostatnie pytanie, rozumiem, że na siebie. Tak, dawaj, niech będą emocje. O, chodzi. Bo mogłeś coś dać Wojtkowi, on by stracił i tak to byłby remis. Między kim a kim wywiązała się taka rozmowa. Staje pan przed lustrem i myśli sobie, no, teraz jestem tu, gdzie miałem być. Rzadko staję przed lustrem. Jakbym chciał być złośliwy, to powiedziałbym, że widać. Kurczę, już nie mam Wojtka. Ja też nie. Trzeba było dać na Wojtka, bo nie znam tego. To były te czasy, kiedy Liga Plus Ekstra była fajna. Tak. Tak, zdecydowanie. Nie no, oczywiście. Bo teraz jest bardzo fajna, ja oczywiście. Prawda. Chciałem, że najfajniejsze. Dobra, czyli z jednej strony tak to... Bo Bartek, ale tak idąc jeszcze trochę w dygresję, jak jedziesz radiem i słyszysz tego kłebo, że ta liga to już nie to samo, to jesteś tak... Znaczy, ja nie tak słyszałem. Zmieniasz stację radiową, czy... Powiem ci, że kłębo twórczości nie znam. Jeszcze raz, jak tam jeszcze pokażę. Do Tako się mogę odnieść, bo jest taki mocny kawałek, bardzo popularny, jak Tako jedzie. Śpiewa o tym, jak jedzie metrem przez Warszawę. Tak. Mhm. I strasznie mi się tam nie podoba jeden wers. Moje dzieciaki to lubią, ja go szanuję, ale nie podoba mi się ten wers w tym smutnym, jak mieście. Mhm. Bo myślę, że to nie jest dobry przekaz. Ale to też chyba nawiązanie do klasyki polskiego kina, bo było, że przydałoby się trochę polotu i finezji w tym... Smutnym jak tak, to było Michał Milowicz. Pamiętam, że kiedyś daliśmy właśnie ten cytat na weszło i ludzie tego nie chwycili i napisali, że jesteśmy bandą pedałów, bo uważano, że jest smutny. To oczywiście był cytat... Tak, na weszło przekleństwa są tylko na prawach cytatu. Nie trafi, nie wiem, Tomasz Smokowski. Ale się, pamiętam, że tam była dalsza część też i Stan mówił, to zmieńcie, że smutne jak miel, no po sezonie. Odpowiedź? Tomasz Smokowski, ale z kim? Jak rzadko stoję. No Bartek, nie wierzę, że nie słyszałeś tej piosenki Kłebo. Tomasz Smokowski. Albo nie dotarło do ciebie. Znaczy ja nie słyszałem, ale ktoś mi mówił, że tak jest. Natomiast tłumaczę sobie, że chyba mniejszy nie było. Jak to jest zła odpowiedź. Bartek, ty wiesz? A ty wiesz? Nie wiem. Nie, ja wiem. Poddaję. Ja wiem. To jest Andrzej Twarowski z Stefanem Majewskim. Tak jest. Podczas Stefan Majewski. Słynnej rozmowy, jak Stefan Majewski został selekcjonerem reprezentacji już nie U23, tylko zobaczmy klasyfikację. Pierwszy. On na to zasłużył po prostu dzisiaj. Sam sobie to wyrwał przeciwko naturze. Nie, no ale tak 13, skrzydełek. Ja Mateusz 11. Ale ty też masz swoje. Mateusz Wojtek, za tak wybitną postawę. Ja sery, no. Za tak wybitną postawę otrzymujesz dwa kubełki. Nie jeden. O Jezus Maria, no to przecież to panowie, no to trzeba się podzielić. Będziesz radością. Będziesz poczęstować chłopaków z Viaplay. Aż, oczywiście, ale akurat tu ich nie ma. Pokażmy, że tutaj nie oszukiwane, że tu jest jedzenie. Grałem, zobaczmy. Nie, no widać jak się poci, tak? Będzie do wycięcia. Wyciągam frytę i jem. Będzie do wycięcia. No dziękuję bardzo, niewątpliwie. Gratulujemy. Niewątpliwie to jest... Gratulujemy. Ostatni raz tak się cieszyłem, jak zdobyłem dwa punkty w ping-ponga w ogólniaku. Grandy Wojtek. Także no. Dziękuję wam, że wpadliście, szczególnie tobie, Bartku. Ja się też się bawiłeś sympatycznie. Dobrze było tu u was być. Zapraszamy. Częściej kiedyś nas zaproś do Ligi Plus Ekstra. Zostawię krzesło. Teraz jest ten. A już chyba nie ma widowni, także... Stanie się obok Adama Leczmańskiego. Na kontrowersje sędziowskie, tak. Pamiętacie, jak kiedyś był jeden z pierwszych odcinków z tą widownią i był Janek Bednarek gościem? I zanim siedział taki gość w bluzie... A Milano. Milano, tak. I cały Twitter tym żył, nie? Tym, że ten a wiesz, dlaczego to pamiętam? Bo to był mój pierwszy tweet, który się poniósł w historii mojej. Tak? Miałem tam 1500 i byłem taki, ja pierdolę, ile ja mam lajków! A co napisałeś? Nie, no zrobiłem zdjęcie telewizora i wstawiłem. Brawo. Kciuk dla Pawła. Kciuk dla... Można jeszcze znaleźć ten legendarny tweet? Też bym kliknął. Kciuk dla kogo? To było na pamiętam, fundacji. Że jakaś taka... Duża wymiana się z tego zrobiła i dopiero Andrzej Twarowski musiał stanąć w obronie tego gościa, no bo tak. Tam była z niego ta polewka. Byłem tak podekscytowany, że jestem teraz rozpoznawany na Twitterze. A co Twarow zrobił? W sensie jak... Nie, no, że no, to jest... Chyba napisał, że to facet normalnie wygląda, a ludzie się przyczepili, bo on był taki, wyglądał jak... No łysy był taki sam. No taki, że ja chciałbyś spotkać tego gościa w ciemnym zaułku, tak? Albo nie chciałbyś, bo on był w bluzie Milanu i nie chciałbyś kibicować Interowi w jego obecności. Mm-hmm. Ale nie pamiętam, jak dokładnie Andrzej Twarowski to ujął. Nie, ja pamiętam, że tam często były takie kadry, gdzie siedziała taka zajmująca, przyciągająca wzrok pani.
jakimś odbijaniu. Pytanie, kto ją tam usadzał. No przypadkowo. Też pamiętam tą panią, ale bardziej tego pana z Milanu. Coś źle świadczy o mnie. Dziękuję wam bardzo. Wojciech Piela. Dziękuję. Bartosz Gle. Dziękuję. Dziękuję. Mateusz Janiak, dziękuję. Mateusz Rakuszewski i ja, Grzegorz Jugosłowianin. Do zobaczenia. Ja mam apel, żebyś nie układał na drugi raz pytań razem z Wojtkiem, okej? Okay? A ja mam apel przeciwny, cyk, sprzedany. Bo tak fajnie było wczoraj, nie? Nie, tak. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pogadaliśmy. Szlabat w ząbkach. O. Ja już wróciłem z urlotu, to teraz tak jak zwykle ja będę spadł. Polecam szlabat w ząbkach, tam się najlepiej układa pytanie. Do zobaczenia. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Ja